Kabareciarz Robert Motyka, 44 l. To człowiek o wielkim sercu. Niestety, w życiu, czasem przychodzi mu płacić za to sporą cenę. W rodzinnej sienia wieżarskiej w Lubuskiem, co roku prowadzi letnie spotkania kabaretowe Ściernisko. Reklama główną atrakcją są jego występy z Michałem Paszczykiem i Kabaretem, który tworzą, para nienormalni. Prywatnie Robert Motyka zazwyczaj jest bardzo pogodny. Ale przyznaję, że ma dwa oblicza. Bywa i cholerykiem. Moje życie to nie kabaret. Miałem mnóstwo zakrętów, mówi w rozmowie z Rewią, a to z powodu wrodzonej nadmiernej naiwności. Często się zawodził, gdy pomagał innym. Tak było z pieniędzmi, które odłożył na kupno mieszkania. Pożyczył je jednak ówczesnemu przyjacielowi i Został na jakiś czas bezdomnym. Na szczęście potem założył kabaret, z którym zaczął odnosić spore sukcesy, poprawiając przy okazji swoją sytuację finansową. Motyka w podstawówce uprawiał piłkę ręczną, chciał grać w reprezentacji Polski. W szkole średniej zainteresował się kinem. Gwiezdne wojny oglądał 16 razy. Ale za namową rodziców kończył technikum weterynaryjne w i Górze. Po maturze postanowił zrealizować marzenia o aktorstwie i zdawał do szkoły aktorskiej we Wrocławiu. Nie udało się, więc pracował w bibliotece w Sieniawie, potem został radiowym prezenterem. Ale zarabiał grosze i szukał sposobów na dorobienie. Któregoś razu zgłosił się na casting do telewizyjnego satyrycznego programu. Razem z nim o pracę walczył Igor Kwiatkowski. Okazali się najlepsi. Nie stworzyli wówczas jednak zabawnego duetu. Musieli poczekać jeszcze dwa lata. I tak, w 2004 roku powstali para nienormalni. W 2018 roku znany jako Mariolka Igor Kwiatkowski, odszedł ze składu. Pan Robert nie pogodził się z tym do dziś. Pomagała mu żona Monika, z którą znają się od dziecka. Wreszcie miał też czas dla córki i syna. Więcej czasu zaczął poświęcać na bieganiu, ukończył kilka maratonów, po przerwie wrócił na estradę i parę nienormalni znów występują, chociaż w składzie bez przyjaciela.